chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj wyjątkowe kobiety w studio. I tak zacznę od mojej prawej strony, pani Alina Krzemińska, córka Iza Krzemińska, Halina Spiżewski, Dorota Habel. Witam serdecznie. Witam. Dobry wieczór, pani redaktor. Spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o talencie Izy. O talencie Izy, o tym, jak rysuje, jak tworzy, jaką jest fantastyczną artystką. O fundacji Kochajmy Zabytki, Zabytki Dzieciom, dzięki której Iza jest tutaj w Chicago na konsultacjach medycznych. No i o waszym również pobycie w Chicago i fantastycznej imprezie, jaka odbyła się w niedzielę. Drogie panie, zacznijmy może od kilku słów o fundacji. Tutaj zwrócę się do Doroty. To jest fundacja, która działa w Polsce i działa już od kilku lat. Tak, fundacja została zarejestrowana w 2002 roku w Elblągu, a od 2010 roku fundacja jest przeniesiona do Słupska i tam w dalszym ciągu działa, tylko po prostu jest zmienione miejsce. Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom niepełnosprawnym poprzez art terapię. Jakie są konotacje Polskiej Fundacji z Chicago? Prezes fundacji, pani Alicja Augustyniak-Pelc, tego roku w lecie zawitała tutaj z wizytą i, że tak powiem krótko, parę osób zaraziła z swoją pasją i chęcią pomocy tym dzieciom i stąd po prostu mamy tutaj taki nasz mały oddział, małą filię pomocy. Kochajmy Zabytki, Zabytki Dzieciom, to nazwa, która wskazuje na to, że co, jakby jest coś wspólnego z zabytkami. Na jakiej podstawie w ogóle ta nazwa powstała? Dlaczego? Nazwa dlatego, że budynek, który jest przeznaczony do, aby odbywały się warsztaty z dziećmi, jest to budynek zabytkowy. Patronuje to Ministerstwo Kultury i Sztuki w Polsce i stąd, a sama prezes fundacji z zawodu jest architektem, więc myślę, że te dwa połączenia dały Kochajmy Zabytki, Zabytki Dzieciom, a dzieci, które są prowadzone poprzez art terapię, myślę, że też są wyczulone na zabytki, sztukę, kulturę. Jak wiele dzieci jest objętych pomocą? Ogólnie jest 500 dzieci objętych pomocą, natomiast 106 dzieci bierze bardzo czynny udział w warsztatach. To teraz przejdę do bohaterki tego spotkania, czyli Izy. Jak długo jesteś związana z tą fundacją? Od niedawna. Zaledwie kilka dni. Jak to się stało, że pani z córką przyjechała tutaj do Chicago? Który to jest wasz pobyt i proszę powiedzieć, jak wygląda ta droga właśnie Izy, droga ku lepszemu zdrowiu? Iza jest w Chicago już 9 raz. Od 2 roku życia jest leczona tutaj w szpitalu Shriners przez doktora Smitha. No cóż, plany, które były odnośnie Izy i z leczenia w Polsce, nie do końca mnie przekonywały. No i mam tutaj brata w Chicago, który zaproponował, czy nie przyjechałabym właśnie z Izą tutaj do szpitala. W zasadzie nie miałam wyboru wielkiego i decyzja była taka, jaka była. No i tak przyjeżdżamy z Izą na konsultację. Przyjechałyśmy w tej chwili na konsultację. Czy ile może zabiegów już Iza przeszła i w czym one pomogą jej? Iza, jak miała niespełna 2 lata, przeszła 2 zabiegi tutaj. Po intensywnej rehabilitacji w Polsce stanęła na nogi, tak jak właśnie oczekiwał dr Smith, że na pewno powiedział, obiecał, że ona będzie chodzić, tylko trzeba rehabilitacji. Rehabilitacja była rzeczywiście bardzo intensywna, no i Iza stanęła na nogi po 4 miesiącach po operacji, czyli miała 2,5 roku. I później
mając 5 lat, miała drugą operację tutaj i od tamtej pory po prostu jest tylko rehabilitowana. Choroba jej rozwija się do czasu rozwoju, skończenia rozwoju, do czasu skończenia wzrostu, więc teraz już Iza ma lat 17 i właśnie chciałabym się dowiedzieć, co mogę w tej chwili, jak mogę Izie pomóc, czy w tej chwili można ją operować, czy trzeba, czy jeszcze czekamy chwilę, dlatego właśnie przyleciałyśmy na tą konsultację. Życzmy powodzenia oczywiście. Przyjechałyście do Chicago także, żeby pochwalić się talentem Izy. Ta grafika tutaj, którą widzimy, to jest wszystko dzieło tej młodej osoby, bardzo utalentowanej. Powiedz Izo, jak długo już zajmujesz się sztuką? Rysuję od dziecka. Znaczy to nie przyszło tak nagle, tylko jednak cały czas próbowałam się udoskonalić właśnie w rysowaniu. I co ci daje rysowanie? Zamykam się w własnym świecie, prawda? Nikomu nie muszę tego pokazywać w czasie, gdy to robię. No i to jest moja harmonia, mój spokój. A jak reagujesz na komplementy, bo wiem, że dostajesz ich sporo odnośnie swojego talentu i właśnie swoich prac. Czy to jest miłe? O, bardzo. Ale no wiadomo, że muszę się jeszcze wiele nauczyć. Takie komplementy na pewno zachęcają, ale udoskonalać się muszę. Czy chciałabyś związać swoją przyszłość właśnie ze sztuką? Myślę, że tak. Chętnie poszłabym na ASP. Na razie jesteś jeszcze w liceum, tak? Tak. Chciałabym powiedzieć kilka słów o imprezie, która została zorganizowana właśnie przez Fundację Kochajmy Zabytki, Zabytki Dzieciom. Ta impreza miała na celu poszerzenie informacji o tym, że taka fundacja istnieje, że pomaga dzieciom niepełnosprawnym, pomaga przez sztukę właśnie. I jak się okazało, impreza była ogromnym sukcesem, przyszło bardzo dużo ludzi. Halina Spiżewski, ambasador fundacji tutaj na miejscu w Chicago, osoba, która działa bardzo prężnie i skutecznie, jak się okazuje. Dziękuję. Jak to się stało, że wzięłaś, Hańko, udział właśnie w organizacji tego eventu, który odbył się 13 października? Przyjaźni się z Dorotką Habel. Dziękuję. I która poprosiła mnie telefonicznie o pomoc w zorganizowaniu właśnie tego eventu na rzecz naszej ukochanej Izy. Zrobiłyśmy wszystko w ciągu dokładnie 3-4 tygodni. Także pośpiech był ogromny, żeby Izę tutaj ładnie przyjąć, żeby jej pomóc. Po prostu, żeby zrozumiała, że coś oprócz choroby, że to dziecko coś znaczy, że ma wielkie wartości, ma wielki talent, ponieważ przysłała do nas wcześniej obrazy, które właśnie grafikę, którą rysowała, stwierdziłyśmy tutaj z Dorotką, pokazałyśmy osobom kompetentnym, które znają się na grafice, na sztuce, na malarstwie i powiedziały, że jest to po prostu wielki narybek, perełka w przyszłości grafiki i malarstwa. I dlatego też bardzo starałyśmy się pomóc, a może być może, że nawet Iza, jak wszystko dobrze pójdzie, będzie mogła tutaj studiować w Stanach Zjednoczonych. Co zresztą jest Izy marzeniem, żeby mogła tutaj ukończyć studia właśnie związane ze sztuką, malarstwem, grafiką i tak dalej. Dlatego zorganizowałyśmy wspaniały event specjalnie dla Izy, żeby Izę przedstawić tutaj Polonii. Następnie starałyśmy się troszeczkę zebrać pieniążków, żeby Izie pomóc, jak zarówno rodzinie, dlatego że część finansowa, strona finansowa jest już bardzo właściwie wyczerpana i dalsze konsultacje są jednak mimo wszystko drogie i leczenie, dlatego staramy się w jakiś sposób pomóc Izie, żeby ją wzmocnić, żeby czuła się dobrze,
żeby miała pieniążki na leczenie i żeby jak najszybciej doszło do operacji rozciągania, że tak powiem, Izy, żeby była troszkę wyższa, prawda, i żeby mogła chodzić, bo dzięki doktorowi Smithowi właśnie ze szpitala Schreiner Iza może chodzić, dlatego że groził jej wózek inwalidzki, a tak to sobie radzi. I jest szczęśliwa, że może chodzić. I chciałabym tutaj w tym miejscu podziękować wszystkim naszym sponsorom, wszystkim osobom, które przybyły. Przyjechałyśmy, naszym celem wizyty była tylko konsultacja w Schreiners. O wieczorze dla Izy dowiedziałyśmy się 2 tygodnie przed wylotem. I to właśnie dla nas jest tak wielkie zaskoczenie, że w tak krótkim okresie czasu doszło do tak pięknej imprezy, doszło do ja właśnie taki... chciałam zapytać, jak pani w ogóle zareagowała na to, jak wiele ludzi się pojawiło i jak ogromne wsparcie pokazali. Było tak bardzo dużo ludzi, to przeszło w ogóle na moje najśmielsze oczekiwania. Nigdy się nie spotkałam z tym po raz pierwszy, tym bardziej było to dla mnie tak bardzo szokujące. Bardzo dużo serca, ciepło, zresztą była bardzo rodzinna atmosfera. Wszyscy byli serdeczni, także... Dodaje to energii. Iza, ja... Tak, tak, tak. Była to niespodzianka dla Izy po prostu. Także... A to powiedz, jak się czułaś we fleszu. Bo Iza nie wszystko wiedziała. We fleszu reporterów, jak się czułaś? Jak się czułam? No było cudownie ogólnie. No, było wielu ludzi, tak, kamery, oczywiście, ale bardzo się cieszyłam. Była dumna. Twoje prace zostały sprzedane podczas cichej aukcji. Można jeszcze w restauracji Hunters nabyć obrazki, takie jak ten. To są obrazki, które są... To jest akurat praca Pawła Lacha, 10-letniego chłopca. I takie właśnie obrazki można kupić jeszcze w restauracji Hunters i te pieniążki będą w całości przekazane na... Rzecz fundacji, do fundacji, tak. Kochajmy zabytki, tak. Zabytki dzieciom. Można się jest tam... to sprzedaż wolna, czyli nie ma tutaj żadnych. No właśnie, czyli, tak. Czyli co to oznacza? Że oznacza można... to, że zapraszam serdecznie, można przyjść i za taką kwotę, za ile kto chce kupić taki obrazek, po prostu go sobie kupi. Nie ma tutaj, że musi być przynajmniej 20 czy 50 dolarów. 10, 5, 20, więcej. Każda kwota jest dla nas bardzo przydatna. Dzieci też będą z tego tytułu bardzo dumne, że one, że ich prace się sprzedają, bo one chcą być potrzebne, one chcą być produktywne. One niekoniecznie oczekują od nas litości. One oczekują tego, żeby ich zauważyć, że coś same potrafią, że coś same mogą. I dlatego stąd ten pomysł, żeby te ich prace się po prostu sprzedały, a nie żebyśmy wyszli z apelem, że pomóżmy, bo zima, bo potrzebne są płótna czy pędzle. Po prostu stąd ta akcja, namalujcie, może ktoś zauważy wasze prace i kupi.
Tak, ja... Tym bardziej pani redaktor, jeśli można, proszę sobie wyobrazić, jaka... Jak coś ogromnego działo się w psychice tych dzieci niepełnosprawnych, które właśnie są w tej fundacji Kochajmy Zabytki, Zabytki Dzieciom, a jest ich ponad 500, prawda, kiedy padło hasło, żeby malowali, żeby przygotowali swoje prace. Są wiadomo, że nie wszystkie dzieci są, prawda, uzdolnione, tak jak Iza, tak jak kilkoro innych dzieci, ale dziecięta, które zostały wybrane, aby coś przekazały, więc jak ten obraz dziecka 10-letniego, czy też innych dzieci 5, 7, 8-letnich, te dzieci pokazały w tym swojej sztuce, w tej swojej pracy, to całe swoje serce, dlatego że wiedziały, że będą malować obrazy dla Polonii, do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Dlatego po obejrzeniu tych prac osób bardzo znanych, bardzo kompetentnych, po prostu i nas, tak jak mnie, ja nie znam się na malarstwie, prawda, i nie mogę ocenić fachowo, ale obrazy są naprawdę piękne, znakomite i zachęcam Państwa do właśnie kupowania tych obrazów, bo w ten sposób za ich pracę chcemy im pomóc i chcemy wynagrodzić im ich właśnie ten czas, ten zapał, że tutaj do Stanów Zjednoczonych pracowały, rysowały, malowały dla nas, dla Polonii. Także docenimy ich serduszka i całe to przedsięwzięcie. Do kiedy te prace będą dostępne? Te prace będą, nie mają terminu, będą wisiały u mnie dotąd na ścianach, dopóki po prostu sprzedamy je wszystkie. Czyli warto zajrzeć właśnie do restauracji Hunters. To jest przy 7232 West Diversy, Wellmont Park. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy również właśnie po to, żeby wesprzeć dzieci, żeby wesprzeć ich wkład. No i sama miałam okazję widzieć te rysunki i prace. Są piękne. Są bardzo piękne. No i przede wszystkim szczytny cel. Ja chciałam jeszcze zapytać Was, drogie Panie, lubicie przyjeżdżać do Chicago? Tak, lubimy. Co Ci się podoba w Chicago, w Ameryce? Już jesteś tutaj 9 raz. Tak, no samo centrum, no cóż. Iza jest bardzo taką skromną osobą i bardzo stremowana, ponieważ ma przyjemność bycia tutaj u Państwa po raz pierwszy w stacji Pole Vision i dlatego też prosimy o wybaczenie i zrozumienie Państwa. Ja już z Izą miałam okazję rozmawiać, jest młodą, rezolutną dziewczyną. Trochę rzeczywiście postawiłyście ją przez to wydarzenie w takim świetle reflektorów, ale myślę, że pierwsze koty za płoty już następnym razem na pewno będzie dużo łatwiej. Drugie Panie, życzę zdrowia przede wszystkim, pozytywnych wyników kolejnych konsultacji, miłego pobytu w Chicago. Dziękuję bardzo za przybycie do studia i do zobaczenia, mam nadzieję, przy następnej inicjatywie, którą jak mniemam po tym sukcesie na pewno będziecie robić w związku z Fundacją Kochajmy Zabytki, Zabytki Dzieciom. Na pewno dziękuję bardzo. Na pewno się...